Dzień dobry. Witam wszystkich serdecznie w sobotę 12 lutego. Uczynię to słowami, które są zapisane w psalmie 71 w wersecie 8 i w Ewangelii Mateusza w rozdziale 12 w wersecie 34. Psalmista wyznaje: usta moje są pełne chwały Twojej, cały zaś dzień wspaniałości Twojej. W Ewangelii Mateusza możemy przeczytać: z obfitości serca mówią usta. Myślę, moi drodzy, że większość z nas się cieszy, bo zaczął się weekend, czas wypoczynku. Być może czas wyjazdu, czas, który będziemy spędzali poza miejscem swojego zamieszkania, czas, który będziemy spędzali gdzieś indziej niż w miejscu pracy. Usta moje są pełne chwały Twojej, cały zaś dzień wspaniałości Twojej. I moglibyśmy te słowa przypisać właśnie sobotniemu dniowi, albo też następującej po sobocie niedzieli. Ale co z resztą tygodnia? Czy od poniedziałku znowu będziemy narzekali na ogrom pracy? Czy od poniedziałku znowu będziemy marudzili, że musimy załatwić tyle spraw i tyle rzeczy? Myślę, moi kochani, że każdy dzień może być wypełniony Bożą wspaniałością, że każdy dzień możemy Panu Bogu powierzać, mało tego. Możemy Panu Bogu dziękować za to, że dał nam ten dzień, że dał nam nowe możliwości, że dał nam nowe możliwości działania, podejmowania aktywności, spotykania z innymi ludźmi, że dał nam możliwości własnego rozwoju. Usta moje są pełne chwały Twojej. Dzięki Bożej chwale jesteśmy tym, kim jesteśmy. Pan Bóg uczynił nas wspaniałymi. Dał nam ten kolejny wspaniały dzień, bo jest to dzień nowych możliwości. Każdy dzień jest taki. Każdy dzień jest Bożym darem, Bożym prezentem. Chcielibyśmy go wykorzystać dla własnego dobra i dla dobra innych. Chcielibyśmy być tymi, którzy kreują rzeczywistość dzięki Bożym darom, wspaniałym Bożym darom, które od Pana Boga otrzymaliśmy. Bo z obfitości serca mówią usta. Jeżeli nasze serca będą puste, kamienne, nieczułe, to co będą wypowiadały nasze usta? Czy otworzą się, żeby podziękować Panu Bogu za to, co jest wokół nas? Z obfitości serca mówią usta. Jeżeli nasze serca będą wypełnione jedynie zgorzknieniem, żalem, strachem, jakąś obawą o jutro, to co będą wypowiadały nasze usta? Nie pozwólmy, moi kochani, zamknąć siebie samych właśnie w takiej przestrzeni, w przestrzeni rozpaczy, w przestrzeni ciągłego narzekania, ale bądźmy tymi, którzy odradzają, którzy przeobrażają ten świat dzięki Bożej miłości, dzięki temu, że nasze serca są pełne czułości, są pełne dobra, współczucia. Przeobrażajmy ten świat, żeby wszystkim nam lepiej się żyło, żeby nasze usta były pełne Bożej chwały, zaś cały dzień Bożej wspaniałości. Otwórzmy się na tą Bożą wspaniałość. Chciejmy jej doświadczać. Chciejmy ją pomnażać swoim działaniem, swoją postawą wobec innych. Tego sobie i Wam, moi drodzy, życzę, żeby właśnie to działo się każdego dnia. Zostańcie z Bogiem. Amen.